Dzisiaj jesteśmy w Międzylesiu, integracyjna majówka. To ważna impreza w kalendarzu wydarzeń w gminie Tuczna i ważna dlatego, że jest to impreza organizowana w jednej z miejscowości innej niż Tuczna, czyli integracja całej gminy. To bardzo ważna, tym bardziej, że to taka, można powiedzieć, inauguracja imprez po dwuletniej przerwie na przełomie roku z panią kierownik Moniką Czublą rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy, zastanawialiśmy się, czy w tym roku tą pandemię uda się jakoś pokonać, przekonać, żeby odeszła i zabezpieczyć środki na majówkę. No i podjęliśmy to ryzyko i widzę, że bardzo słusznie, bo widać, no, z jaką chęcią ludzie tutaj przybyli, ile jest radości. Natomiast też warto podkreślić, że na scenie są też występujący ci, którzy tutaj korzystają z tego ośrodka, środowiskowego domu samopomocy. Oni też czekali te dwa lata, żeby się zaprezentować, dać ludziom radość i też czekali na oklaski. Także to jest pierwsza impreza tego typu plenerowa, którą właśnie inaugurujemy w tym roku tutaj w Międzylesiu. Kolejne będą w Tucznej, w Choroszczynce. Myślę, że koła gospodyń wiejskich też się włączą. Także ten rok stawiamy na oderwanie się od tych pandemicznego nastroju. No niestety jeszcze ta wojna nam utkwiła, bo mamy dzisiaj tutaj na uroczystości też kilka osób z Ukrainy, ale chcemy dać im też troszkę radości, uśmiechu, oderwania, także bawmy się póki co, cieszmy się, pogoda nam dopisuje i wszystkich serdecznie tutaj witamy w Międzylesiu. Mariusz Maksymiuk, Radio Wiper w gminie Tuczna. Dzień dobry, z kim rozmawiam? Dzień dobry, Monika Czubla, kierownik środowiskowego domu samopomocy w Międzylesiu w gminie Tuczna. Majówka w Międzylesiu, to wasza sztandarowa impreza. Tak jest, wracamy z naszą imprezą. Po dwóch latach przerwy jest to już nasza siódma majówka. Gdyby tak, nie przerwa, to już by była dziewiąta. Jakie dzisiaj atrakcje? Mamy szereg atrakcji. Właśnie zakończył się występ środowiskowego domu samopomocy. Piękną bajkę, spektakl wystawili. Teraz zaczynamy występy dzieci ze szkoły podstawowej, zespołu szkolno-przedszkolnego w Tucznej. Pan Janusz Pruniewicz tutaj z koncertem pomiędzy nam tutaj pięknie śpiewa. Ale też Klub Seniora wystąpi jako reprezentanci Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, zespół Tęcza, zespół Bocinczanka, chór Międzyleś, także szereg atrakcji do wieczora. Ale mamy tak tutaj też takie, jak powiem, poboczne atrakcje, tak? Środowiskowy dom wystawia się loterią, mamy swój kiermasz, mamy też wiele atrakcji dla dzieci, lepienie w glinie, malowanie zamku, także dalej mamy pani z konikiem, mamy bezpłatne dmuchańce, tutaj mamy grill u sołtysek, także wiele atrakcji, wystawiły się też strzelnica z wisek, wiele, wiele atrakcji. Warto dzisiaj być w tym miejscu. Warto być, warto wyjść z domu, warto się integrować, warto poprzebywać tutaj między ludźmi, pobawić się. Pogoda sprzyja, także tylko się bawić. Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję.